Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Jeśli mnie jeszcze nie znacie, to jestem Kinga, jestem kosmetolożką i dietetyczką i dzisiaj pokażę Wam, co jem w ciągu dnia. Od miesiąca jestem na diecie bezglutenowej i beznabiałowej, dlatego że przygotowuję się do leczenia na SIBO. Tą dietą łagodzę trochę swoje objawy oraz wyciszam stan zapalny w jelitach. A więc zacznijmy od chleba gryczanego, który właśnie wczoraj upiekłam. Tak on pięknie wygląda, zobaczcie. Ten chleb to tylko trzy składniki: kasza gryczana biała niepalona, sól i woda. I ten chleb w ogóle nie wymaga dużego nakładu pracy, dlatego że kaszę musimy na początku wypłukać i zalać wodą i odstawić ją na 24 godziny. Po 24 godzinach kasza z wodą jest taka kleista, robi się taki kleik i wtedy właśnie blendujemy kaszę wraz z solą do konsystencji takiej gęstej śmietany. Następnie przelewamy tą masę do foremki, odstawiamy foremkę na 12 godzin, a następnie pieczemy. I to wszystko. Ja już właśnie przed chwilką ukroiłam sobie dwie kanapki, zrobiłam sobie je z margaryną i ze świeżym pomidorkiem i z solą pieprzem. I było naprawdę przepyszne, chleb smakuje świetnie. Mój jest troszeczkę taki mokry, wilgotny w środku i wydaje mi się, że po prostu dałam troszeczkę za dużo wody. Mogłam dać tak 100, no maksymalnie do 200 ml mniej i byłby idealny. Ja takie chleby sobie potem porcjuję i wkładam do zamrażalnika, aby po kilku dniach wyciągać sobie świeżutki, nowy kawałek chleba i żebym nie musiała tak często go piec. Także teraz przechodzimy do właściwego śniadania. Zapraszam Was na jajecznicę ze szpinakiem i z jarmużem. Dobra, czas na drugie śniadanie. Będzie to sałatka owocowa z jogurtem sojowym i masłem orzechowym. I zaraz się zabieram za mycie owoców i jeszcze Wam pokażę płyn, którym myję moje owoce. Jest to Only Eco płyn do mycia warzyw i owoców. I jeżeli właśnie przygotowuję coś na surowo, nie obsmażam, nie gotuję warzyw i owoców, to bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, aby moje warzywa i owoce były czyste i już Wam pokazuję, jak to robię. Thank you.
Owoce pokrojone, także zabieram się za jogurt i używam takiego jogurtu z Kauflandu. To jest jogurt sojowy marki Kaufland. On jest naturalny, jest bez cukru i za to bardzo go lubię, bo na przykład jogurty sojowe z Alpro, nawet ten naturalny, ma w sobie cukier, co w sumie no, nie odpowiada mi, bo jak chcę go dodać do jakichś słonych dań, to po prostu mi to nie pasuje. A ten jest nie dość, że tańszy, to jest jeszcze właśnie bez cukru, także naprawdę bardzo go lubię. I ten jogurt, tak naprawdę ile go mamy? O, jakieś 1/3 bym powiedziała. I zmieszamy go dzisiaj z masłem migdałowym. To jest moje masło. Zazwyczaj używam właśnie tego, albo mam też pistacjowe lub z nerkowców. I to są takie masła, które są jednak właśnie droższe, w mniejszych pojemnościach i ja zawsze je troszeczkę właśnie rozrzedzam. Nigdy nie używam ich jako główny tłuszcz, główne masło, tak jak masła zwykłego orzechowego z orzeszków ziemnych. Dlatego właśnie teraz mieszam sobie to masło, akurat to mam nowiutkie, z jogurtem. Dobra kochani, czas na obiad i dzisiaj będą boczniaki w panierce z młodymi ziemniakami i kapustą kiszoną. Dziś jest naprawdę ciepło, więc moje posiłki będą takie lekkie, bardziej wegetariańskie. A teraz przejdźmy do boczniaków. Ja je już wysmażyłam wczoraj, więc niestety nie pokażę Wam, jak je robię, natomiast bardzo prosto je zrobić, a są przepyszne. To są moje boczniaki z wczoraj. I boczniaki są świetnymi grzybami, żeby zrobić z nimi na przykład właśnie kotleciki do obiadu. Na przykład dla osób na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, ale i dla wszystkich, którzy chcą mieć roślinny, jarski obiad. I powiem Wam, że naprawdę jak się je przyprawi, to są przepyszne. Więc ja tak naprawdę te boczniaki myję, osuszam je dokładnie w ręczniku papierowym, bo one mają w sobie dużo wody. Odcinam kapelusze i smażę osobno nóżki, osobno kapelusze, dlatego że tak jest łatwiej po prostu wszystko mieszać. Wszystko daję na patelnię i następnie dopiero przyprawiam. Sól, pieprz, czosnek granulowany, a następnie trochę mąki z ciecierzycy. Po prostu ją posypuję na te boczniaki na patelni. Nic nie panieruję wcześniej, bo mi się po prostu nie chce i to jest zbyt czasochłonne. I tutaj mam moje płatki drożdżowe, które również, tak samo jak mąkę, posypuję na boczniaki. Wszystko sobie fajnie i lekko podsmażam na oliwie czy na oleju. I są gotowe. Zazwyczaj właśnie robię takie dwie porcje, aby były na następny dzień. Siadam i próbuję, bo już nie mogę się tak naprawdę doczekać. Tak jak mówiłam, przepyszne.
Na kolację zjedliśmy zupę, którą ugotowałam już kilka dni wcześniej. Zazwyczaj raz na tydzień lub dwa gotuję taką zupę w dużym garze, która na nas dwójkę wystarcza na około 4-5 dni, a jest to zazwyczaj bomba witaminowa dzięki wielu warzywom. Dzisiaj akurat miałam coś w stylu barszczu ukraińskiego. Jest to zupa z buraczkami, botwinką, pietruszką, marchewką, młodymi ziemniakami, fasolką czerwoną i kaszą jaglaną. Do tego oczywiście kropelka oleju, na przykład oliwy. I tak wygląda na koniec dnia nasz talerz obfitości. Po takim posiłku zazwyczaj jesteśmy bardzo pełni, syci i dostarczamy sobie bardzo dużo błonnika. Dodatkowo na kolację taka zupa jest świetnym posiłkiem, dlatego że jest lekka i gotowana. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrypcję i napiszcie coś miłego w komentarzu od siebie.